Eucharystii w trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku. Witam wszystkich obecnych tu w świątyni, a także tych wszystkich, którzy dzisiaj łączą się z nami za pośrednictwem mediów, przez telewizję Tepka, a także przez nasz parafialny Facebook. Moi drodzy, dzisiejsza niedziela została ogłoszona przez papieża Franciszka niedzielą Słowa Bożego. Ojciec Święty zachęca nas, abyśmy dzisiaj przypomnieli sobie, może po raz kolejny w naszym życiu odkryli, jak ważne jest Słowo Boże, że w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym Bóg mówi do każdego z nas. Wsłuchajmy się więc w dzisiejsze Słowo Boże, przeżyjmy dzisiejszą liturgię w taki właśnie sposób, z tą świadomością, że Bóg mówi do każdego z nas w sposób indywidualny. Owoce tej mszy świętej, w której uczestniczymy, ofiaruję Panu Bogu za świętej pamięci Sławomira Bogdan w rocznicę śmierci. Proszę dla zmarłego o radość nieba. Świadomi naszych grzechów, słabości, przeprośmy Pana Boga za nie wszystkie, tak abyśmy mogli w tej mszy świętej spotkać się z Nim z czystym i przygotowanym sercem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą ową z krzykiem zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.
Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto. 1 dzień drogi i wołał, i głosił. I jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. Ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. Oto słowo Boże. Którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto słowo Boże. Rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną,
a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry i drodzy bracia, dzisiejsza liturgia słowa stawia przed nami kilka postaci, które łączy to, że wszyscy oni zostali powołani przez Pana Boga do głoszenia Słowa Bożego. Każdy z nich na różny sposób, ale powołanie dotyczyło tego samego. Bóg powołał ich, aby głosili Jego Słowo. Pierwszą z tych postaci w dzisiejszym pierwszym czytaniu to prorok Jonasz, starotestamentalny prorok Jonasz, którego Bóg powołał, aby poszedł do miasta Niniwa i aby głosił potrzebę nawrócenia. Miasto Niniwa było miastem pełnym grzechu, dlatego Jonasz miał pójść do tego miasta i głosić nawrócenie. Ten dzisiejszy fragment z księgi Jonasza pokazuje nam proroka, który już słucha polecenia Pana Boga. Ale gdybyśmy lekturę księgi Jonasza zaczęli trochę wcześniej, zobaczylibyśmy, że za pierwszym razem, kiedy Jonasz usłyszał, odkrył głos Pana Boga, on nie chciał iść do Niniwy. Wręcz buntował się i próbował uciec przed tym zadaniem. Bóg go posyłał, ale Jonasz być może bał się iść do miasta pełnego grzechu i głosić im potrzebę nawrócenia. Dlatego Jonasz ucieka, nawet okrętem do Tarsisz, ale jest wielka burza, Jonasz zostaje wyrzucony z tego statku, potem przez wielką rybę wypluty na brzeg i w końcu podejmuje to Boże wezwanie. Idzie do miasta Niniwy. I pewnie sam się zdziwił, jak słowo, które Pan włożył w jego usta, działało na tych mieszkańców. Bo oto Jonasz idący przez miasto głosi potrzebę nawrócenia. Mówi, jeżeli się nie nawrócicie, to wasze miasto zginie. Ludzie, mieszkańcy Niniwy zaczynają się nawracać. Zaczynają pokutować za swoje grzechy. Pewnie Jonasz sam jest zdziwiony, kiedy widzi, jaki skutek, jaki owoc przynosi to Słowo Boże, do którego on został powołany. Widzi, że to, czego tak bardzo się bał, przed czym się wzbraniał, a nawet próbował uciekać, przyniosło piękny owoc w postaci nawrócenia wielkiego miasta. Kolejną osobą, którą spotykamy w dzisiejszej liturgii słowa, to autor drugiego czytania. Jest to fragment z listu do Koryntian, który napisał święty Paweł apostoł. Święty Paweł pisze, że przemija postać tego świata. On nam dzisiaj proponuje, żebyśmy za bardzo do tego świata się nie przywiązywali, ale nasze myśli, nasz wzrok, nasze pragnienia mieli skierowane ku Panu Bogu. Święty Paweł apostoł, zanim jednak te słowa pisze i głosi, on najpierw też przechodzi pewną drogę. Szaweł Starsy, który był prześladowcą chrześcijan, który pewnie miał krew na swoich rękach, spotyka Jezusa i staje się Jego uczniem. Odkrywa swoje właściwe powołanie. Głoszenie Słowa Bożego. Pan Bóg potrzebował jego wykształcenia, jego inteligencji, jego temperamentu do tego, aby posłać go ze Słowem tam, gdzie jeszcze nikt wcześniej nie był. Do pogan. I Paweł robi to. Z niesamowitą skutecznością. Pewnie sam niejednokrotnie jest zdziwiony, z jaką mocą to słowo, które on głosi, działa na ludzi, którzy się nawracają, którzy przemieniają swoje życie, którzy wchodzą na drogę Bożą. I w końcu dzisiejsza Ewangelia to powołanie pierwszych apostołów. Szymona, Piotra, jego brata Andrzeja oraz braci Jakuba i Jana. Jezus powołuje tych prostych rybaków znad Jeziora Galilejskiego, aby poszli za nim, a później posyła ich w świat. Ci zwykli rybacy za kilka lat będą głosili słowo, które Bóg wkłada w ich usta. Z niesamowitą mocą i niesamowitą skutecznością. Wszystkie te osoby, które spotykamy w dzisiejszej liturgii słowa, to ludzie, którzy sami doświadczyli właśnie tego, że jeżeli mówią to, co Bóg im podpowiada, jeżeli głoszą Słowo Boże, to ono przynosi piękny, niesamowity owoc. Siostro i bracie, tak naprawdę do głoszenia słowa jesteśmy powołani my wszyscy, i ja i ty. Oczywiście pewnie trudno się porównywać ze świętym Pawłem, pewnie trudno nam się porównywać z apostołami czy prorokiem Jonaszem, ale do głoszenia słowa my jesteśmy wszyscy powołani na pewną skalę. W tym miejscu, w którym żyjemy, mamy głosić Słowo Boże sobie nawzajem, w domu, w naszych wspólnotach rodzinnych, sąsiedzkich,
we wspólnotach pracy, we wspólnotach szkoły mamy głosić sobie Słowo Boże, ale to nie jest proste. Słowo Boże jest wymagające. Słowo Boże zawsze wzywa do przemiany życia, do zmiany stylu. Słowo Boże wzywa do porzucenia pewnych złych przyzwyczajeń, czyli do nawrócenia. I czasami bywa niewygodne. Dlatego pewnie czasami czujemy się jak prorok Jonasz, który wiedział, że ma coś zrobić, wiedział, że ma coś powiedzieć, ale trochę się bał tego zadania. I pewnie kiedy widzimy, że w naszym domu dzieje się coś złego i wiemy, że powinniśmy zareagować, Słowem Bożym. Czy w naszym sąsiedztwie coś złego się dzieje, czy wśród naszych przyjaciół, znajomych, często odpuszczamy. Trochę ze strachu. Bo ta osoba może się obrazić. Bo myślimy sobie, a co ja będę się wtrącał, to nie moja sprawa. No właśnie, Bóg nas powołuje do tego, abyśmy reagowali na grzech Jego Słowem. Abyśmy nie bali się zwracać uwagi. Abyśmy nie bali się powiedzieć prawdy, nawet jeżeli ona jest trudna do przyjęcia. Czasami mamy taką pokusę. Nie będę nic mówił, bo się obrazi ktoś, bo strzeli focha, bo będzie miał spaszoną minę, nie będzie ze mną rozmawiał. Spokojnie. Jeżeli głosisz mu Słowo Boże, to ten człowiek, nawet jeżeli się na ciebie obrazi, to jak ten foch już minie, to przyjdzie i podziękuje, że w tym momencie dobrze zareagowałeś. Pan Bóg nas powołuje do tego właśnie, abyśmy dla siebie nawzajem byli takimi głosicielami Słowa, odważnymi, nie bojącymi się, ale przede wszystkim wierzącymi w to, że Słowo, które Bóg kieruje do nas i które czasami przez nas chce kierować, będzie przynosiło dobre i błogosławione owoce. Pewnie często czujemy się trochę jak Jonasz, który wiedział, że powinien coś powiedzieć, ale bał się tego zrobić. I my niejednokrotnie, kiedy widzimy brata, siostrę, drugiego człowieka i wiemy, czujemy, że powinniśmy mu zwrócić jakąś uwagę, coś podpowiedzieć, czasami się boimy. No właśnie, to przypomnijmy sobie właśnie tego proroka Jonasza, który gdy przełamał swój strach, swoje obawy i lęki i zaczął głosić to, do czego Bóg go wzywa, to przyniosło owoc w postaci nawrócenia całego wielkiego miasta. Nie bójmy się mówić sobie nawzajem tego, co Bóg nam przekazuje, bo my nawzajem siebie potrzebujemy. Jezus dał nam przekazanie miłości Boga, bliźniego, abyśmy żyli tym przekazaniem, dał nam jako fundament. Jednym z przejawów miłości jest umiejętność powiedzenia prawdy, jest umiejętność zareagowania, gdy widzę, że drugi człowiek postępuje źle, że drugi człowiek może marnować swoje życie, że schodzi gdzieś na manowce. Głośmy Słowo Boże, głośmy z odwagą i z wiarą, a będziemy widzieli, jakie ono przynosi owoce. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On od nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Utrzymywany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Jezusowi Chrystusowi, który jest odwiecznym Słowem Boga, przedstawmy nasze pokorne błagania. Za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby gorliwie zgłębiali Pismo Święte i dzielili się z ludem Bożym owocami swojej kontemplacji.
Ciebie prosimy. Za wyznawców Chrystusa, aby uczciwie poszukując prawdy zawartej w Biblii, doszli do pełnej jedności. Ciebie prosimy. Za grupy duszpasterskie, które rozważają Słowo Boże, aby pociągały innych do zgłębienia Słowa dającego życie. Ciebie prosimy. Za tych, którzy ranią innych słowami, aby dostrzegli wagę swoich słów i traktowali innych z delikatnością. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Sławomira Bogdan, by mógł cieszyć się chwałą zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy przez wytrwałą lekturę Pisma Świętego rozumieli, że Pan Bóg odpowiada na nasze pytania i wątpliwości. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty swoim słowem uzdrawiałeś chorych i wyrzucałeś złe duchy. Racz wysłuchać próśb, które zanosimy ufni w Twoją moc, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy. Jego pokole, gdzie dary wzajem oddajmy. Oddajmy, wesoło odsłaniajmy, swe czoło odsłaniajmy, swe czoło Pan naszemu. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, że to i człowiek prawy leży na ścianie. Oddajmy, wesoło odsłaniajmy, swe czoło odsłaniajmy, swe czoło Panu naszemu. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, że go będzie widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. Oddajmy, święty, 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 Panu.
zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Thank you.
czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.
Najbliższa środa to ostatnia środa miesiąca, dlatego też zapraszam na nabożeństwo w intencji naszych rodzin za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. To nabożeństwo będzie odprawione w łączności z mszą świętą o godzinie 17. Po mszy świętej i nabożeństwie zapraszam wszystkich małżonków na spotkanie małżeńskie. Na msze święte kolędowe w tym tygodniu zapraszam w poniedziałek Łukocin od dworu w kierunku Dalwina, we wtorek Dalwin od kościoła w kierunku Turza, w środę Dalwin od Rukosina, w czwartek Dalwin od kościoła w kierunku Świetlikowa. Bóg zapłać za przygotowanie kościołów na dzisiejszą niedzielę, o przygotowanie na przyszłą. Prosimy w Turzu mieszkańców Damaszki z numerów 1/1 i 1/2, a w Dalwinie mieszkańców Świetlikowa numer 4. Jest dziś do nabycia nowy numer pielgrzyma. Intencje mszy świętych na nowy tydzień. Jutro, w poniedziałek o godzinie 18 w intencji mieszkańców Łukocina, we wtorek o godzinie 17 w pewnej intencji i o godzinie 18 w intencji mieszkańców Dalwina. W środę o 17 msza święta z nabożeństwem w intencji rodzin za świętej pamięci Szczepana Gorczyca w rocznicę śmierci, Stefanie, Józefę, Michała, Karola Mechmińskiego i Karola Wichman i o godzinie 18 w intencji mieszkańców Dalwina. W czwartek o godzinie 17 za świętej pamięci Zbigniewa Blas, msza święta miesiąc po pogrzebie i o godzinie 18 w intencji mieszkańców Dalwina. W piątek o 17 za świętej pamięci Marię Bron z okazji urodzin. W sobotę o 17 za świętej pamięci Mirosława Zalewskiego i o 18 za świętej pamięci Zofię Rudolfa Płaska i Jana Cierockiego. W przyszłą niedzielę o godzinie 8 za świętej pamięci Józefa i Wacława Węsielskich. O 9:30 w Dalwinie w intencji babci i dziadków dla żyjących o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, a dla zmarłych o radość nieba. O godzinie 11:15 msza święta z okazji 37. rocznicy ślubu. O 12:30 jest intencja wolna. Wszystkim Wam, siostry i bracia, życzę dobrej, błogosławionej niedzieli, a także błogosławionego tygodnia. Relacje, transmisje z dzisiejszej mszy świętej będzie można obejrzeć na telewizji Tetka o godzinie 18, natomiast w internecie na stronach telewizji Tetka będzie już dostępna o godzinie 16. Powstańmy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech to błogosławieństwo towarzyszy nam w przeżywaniu dzisiejszej niedzieli, a także w tym wszystkim, co Pan przygotował dla nas w nadchodzącym tygodniu. Pan z wami i z duchem Twoim.